ważna informacja. Dla wszystkich 1963 metry to jest obligatoryjny, każdy organizator lokalny wytyczył trasę na takim dystansie. 1963 rok to jest rok śmierci ostatniego niezłomnego, który zginął w walce z bronią w ręku, nawet z bronią w obydwu rękach. Dodatkowo każdy organizator, to już troszkę obiekt dyktuje, jakie te dystanse mogą być. W Warszawie to jest jeszcze 5 km i 10 km. Wiemy też, że są takie biegi na przykład 4-kilometrowe, 8-kilometrowe. To już każdy organizator mniej więcej sobie tam wytycza, jak mu tam podyktuje trasa. No i teraz w takim razie drugi z naszych gości, pan Filip Walczak. Mówiłem, obecność nieprzypadkowa, choć w biegu pan nie wystartuje, prawda? Mam nadzieję, że mimo wszystko uda mi się. Przesunąłem specjalnie treningi, które były planowane, więc na pewno myślę, że będę w Warszawie właśnie 4 marca. Państwa również zapraszam. Ale pana związek z Tropem Wilczym jest trochę inny. To nie jest biegactwo. Przede wszystkim ja startuję w listopadzie po rekord Atlantyku. Startujemy z Afryki, płyniemy na Karaiby. Przed nami 5000 kilometrów, które chcemy przepłynąć w 11 dni. Znaczy musimy przepłynąć poniżej 11 dni. Naszym planem jest tam około 9. Mam nadzieję, że to się uda. Płyniemy na polskim jachcie we dwóch, bez żadnej kabiny, bez żadnych osłon, więc będzie ekstremalnie na całość. Ja nie jestem oczywiście znawcą takich klimatów. Ja niezbyt daleko wypływałem do tej pory w morze. Ale listopad to chyba nie jest najbardziej sprzyjający miesiąc na takie eskapady. Wtedy tam jest lato, uruchamia się sezon pasatów, to jest blisko równika, więc jest ciepło, wiatr wieje z nad Afryki na Karaiby i płyniemy razem z wiatrem prosto po rekord. To wyzwanie, jakoż to jest bardzo ekstremalne przedsięwzięcie, mam nadzieję, że odbije się szerokim echem na całym świecie. I właśnie przy okazji tego światowego rozgłosu chcemy poruszać tematy, które są ważne dla Polski, dla pokazywania, że my jako Polacy mamy taką gorącą krew, łajską fantazję i nie boimy się takich ciekawych wyzwań. I stąd jakby to partnerstwo przy biegu Tropem Wilczym. Jak to partnerstwo będzie się objawiać? No, na żaglach będziemy mieli wielką grafikę właśnie bieg Tropem Wilczym. I jakby Szczególny patron, tak. Przybyszewski. Na koszulkach będziemy mieli właśnie wizerunek komandora Przybyszewskiego. To jest żołnierz właśnie niezłomny. Bardzo ciekawa postać. Młodzież zna rotmistrza Pileckiego czy generała Nila. Natomiast jest jeszcze wielu takich zapomnianych bohaterów, o których nie mówi się na co dzień. Nie przebili się do szerszej jakiejś takiej opinii. Komandor Przybyszewski jest bardzo ciekawą postacią. To jest człowiek, który był żeglarzem, takim aktywnym, bardzo ambitnym w dwudziestoleciu międzywojennym. Tworzył polskie żeglarstwo. Następnie był oficerem na ARP Błyskawica. Potem dowodził obroną Helu bohatersko. Po wojnie został komandorem marynarki wojennej i w roku 50, 5 lat po wojnie, został oskarżony o zdradę Polski i skazany na śmierć właśnie na Rakowieckiej. A w tym roku odnaleziony na łączce dzięki staraniom IPN-u. Zresztą niesamowita akcja. I właśnie my chcemy pokazać, że ci żołnierze wyklęci to nie byli tylko i wyłącznie żołnierze z lasu, którzy walczyli, podkładali miny, tak zbrojnie stawiali opór, tylko to byli ludzie, którzy byli oskarżeni przez władze sowieckie za to, że byli patriotami, że robili to, co lubili, to, co umieli najlepiej i starali się rozwijać Polskę. I to pokazuje, że to jest zupełnie inne podejście. Wiele osób, myślę, nie zdaje sobie sprawy z tego, że można było dostać kulę za to, że po prostu chciało się jak najlepiej dla kraju. Dodajmy, aresztowany kilka lat po wojnie, to nie jest rok 50. I na czynnej służbie. To był człowiek, który dalej kontynuował to, co umiał najlepiej. Dowodził obroną, był oficerem na najwspanialszym polskim statku. Robił wszystko najlepiej, jak umiał, z myślą, żeby się przysłużyć Polsce. No tak, i został skazany za to na śmierć. Nie to wtedy było najważniejsze. My w ogóle chcielibyśmy pójść krok dalej i pokazać, że żołnierze niezłomni to byli nie tylko żołnierze z lasu, ale też chcielibyśmy pokazać, i w tym roku jest właśnie taka intencja, w tym roku jubileuszowym dla Polski, żeby pokazać te prywatne twarze polskich bohaterów narodowych, żeby pokazać, że oni zanim założyli mundury, czy też kiedy chcieli je zdjąć, nie bardzo mogli, ale że to byli malarze, pisarze, że to byli filmowcy, że to byli inżynierowie, że to byli ludzie, którzy chcieli budować mocną, piękną Polskę, to byli ludzie bardzo atrakcyjni, też w swoich zawodach, mieli pasję. Z takimi ludźmi, właściwie z takimi sylwetkami łatwiej nam się identyfikować, jeżeli widzimy w nich, no, w jakiejś mierze też normalnych ludzi, których być może, gdyby żyli dziś, mielibyśmy na ulicy.
No, łatwiej nam się identyfikować. My generalnie potrzebujemy wzorców. Zawsze mamy takie swoje, mamy swoich prekursorów właściwie w każdym działaniu. Nie wiem, lekarze, aktorzy, prawda, sięgają do swojej historii zawodowej, do takiej swojej historii branżowej. I kiedy zaczynamy śledzić te biogramy żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, okazuje się, że oni byli specjalistami w zupełnie wielu innych dziedzinach, a nie tylko w tym, nie tylko w takich militarnych, tak? No to była sytuacja, przed którą postawiła ich historia, ale oni mieli bardzo wiele do zaproponowania Polsce. Dla młodzieży to jest ważne. Tak mam takie wrażenie, obserwując swoich kolegów, rozmawiając o tym, że my szukamy właśnie nie tylko tych żołnierzy z bronią. To jest też ważne, żeby się rozwijać, uczyć, dawać siebie to, co my najlepiej umiemy. Teraz obecnie, żeby rozwijać Polskę i to jest naszym celem aktualnie. No i bardzo często się mówi, że właśnie te wyzwania bywają o wiele trudniejsze. Taka zwyczajna, codzienna uczciwość na przykład. Tak, ale no, na pewno taka codzienna, te wyzwania codzienne są trudne, na pewno pomocne są nam dobre wzorce. My też jesteśmy świadkami takiego odkrywania historii po raz kolejny, jakby zapisywania tych białych kartek. Ja byłam niedawno na wystawie Dunikowskiego w Królikarni, oglądaliśmy. Naprawdę jeszcze był w zestawieniu z Rodenem, to były też oryginalne Rodeny, a potem grzebnęłam sobie w życiorysie, okazuje się, że to jest człowiek, który z Pileckim tworzył siatkę oporu w Oświęcimiu. To był kolejny bohater niezłomny, a my nie mamy o tym zielonego pojęcia, jakie to są postacie. No to w takim razie warto czasami po prostu zajrzeć trochę głębiej i trochę poszperać i możemy znaleźć naprawdę niesamowite rzeczy, niesamowite informacje. Filip Walczak, żeglarz? Ale być może również 4 marca biegacz. Zobaczymy, czy się uda. Zacząłem trenować, zapraszam Państwa też. I pani Barbara Konarska, przedstawicielka, organizatora tych biegów, które wspólnie noszą miano Tropem Wilczym. Przypomnijmy też adres tropemwilczym.pl. Bardzo dziękuję. Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do widzenia. Powtórka programu. Radio 24, zbliża się druga. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia wobec mieszkańca podolsztyńskiej miejscowości i 3 innych mężczyzn. Główny podejrzany, Wojciech K. z Podolsztyna, zgromadził prawie 300 kg materiałów wybuchowych i substancji do ich wytwarzania. Miał przygotowywać zamach na konstytucyjne organa władzy w Polsce. O szczegółach Kinga Kantor z Radia Olsztyn. Rzecznik Olsztyńskiego Sądu Okręgowego Olgierd Dąbrowski-Żegalski poinformował, że główny oskarżony usłyszał już zarzut. Tego, że w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej podejmował działania zmierzające bezpośrednio do realizacji tego celu. Pozostali mężczyźni, mieszkaniec Warszawy i dwaj mieszkańcy Śląska, mają zarzuty posiadania broni i materiałów wybuchowych oraz narkotyków. Wojciech K. jest tymczasowo aresztowany. Tymczasowe aresztowanie sąd przedłużył mu do końca maja tego roku. Sprawa jest bardzo obszerna, liczy 53 tomy akt, czyli prawie 11 tysięcy kart dokumentów. Teraz sąd będzie się z nimi zapoznawał. Mówiła Kinga Kantor z Radia Olsztyn. Prokuratorzy na razie nie ujawniają, na kogo konkretnie przygotowywany był atak. Wiadomo, że miało to być w latach 2014-17. Czterej oskarżeni mężczyźni zostali zatrzymani przez ABW w czerwcu 2016 roku. Sosnowiec ma rondo imienia Władysława Bartoszewskiego. Oficjalne imię nadali mu przedstawiciele władz miasta, a także mieszkańcy. To właśnie sosnowiczanie chcieli, aby rondo miało takiego patrona. Myślę, że dzisiaj Władysław Bartoszewski byłby bardzo szczęśliwy, że jesteśmy tutaj wśród ludzi, którzy nie są obojętni, którym się chciało podjąć inicjatywę nazwania ronda jego imieniem. Janusz Kubicki, radny Rady Miasta. Profesor Władysław Bartoszewski jest postacią wspaniałą, barwną. Bardzo dobry to był człowiek, bardzo zrównoważony, przede wszystkim otwarty na ludzi, pokojowo nastawiony i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Pomysłodawczynią nadania nazwy była jedna z mieszkanek Sosnowca. Pod stworzoną przez siebie petycją zebrała łącznie kilkaset podpisów. Realizację pomysłu poparła większość miejskich radnych. Kibice szczęśliwi po zdobyciu przez skoczków brązowego medalu. Polska drużyna wywalczyła 3. miejsce w drużynowym konkursie skoków narciarskich podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu.
Polscy kibice z biało-czerwonymi flagami, kapeluszami, szalikami i nieodłącznymi trąbkami z całych sił dopingowali naszych zawodników. Polska! Biało-czerwoni! Polska! Po ostatnim skoku Kamila Stocha okazało się, że polska drużyna zajęła trzecie miejsce, a kibice byli szczęśliwi i tylko niektórzy mówili o lekkim rozczarowaniu. Historyczny moment dla polskich skoków, pierwszy medal drużyny. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, coś wspaniałego. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy świadkami takiego wydarzenia i kochamy całą drużynę. Najważniejsze, że jest medal. Jest najważniejszy medal. Jesteśmy dumni, dali z siebie wszystko. Jest lekkie rozczarowanie, bo widziałem srebro. Nie brakło dużo do wyższego medalu, ale no jest brąz, srebra blisko było, no ale cóż, nie udało się, nie? Niemcy byli lepsi. Third place, Poland! Dziękujemy! 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 Mistrzami olimpijskimi zostali Norwegowie. Srebro dla Niemców. Pjongczang, Witold Banach, Polskie Radio. Korea Północna ponownie ostrzegła USA przed eskalacją konfliktu na Półwyspie Koreańskim. Seul i Waszyngton zgodziły się na zawieszenie wspólnych manewrów wojskowych na Półwyspie na czas zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu. Północno-koreańskie władze twierdzą, że wznowienie ćwiczeń wojskowych zaszkodzi relacjom obydwu Korei. Więcej w materiale Tomasza Sajewicza. Artykuł poświęcony sytuacji na Półwyspie Koreańskim publikuje dziś główny północno-koreański dziennik Rodong Sinmun. Władze Korei Południowej USA wstrzymały planowane wcześniej manewry wojskowe do czasu zakończenia w Korei Południowej paraolimpiady, czyli co najmniej do 18 marca. Korea Północna ostrzega, że wznowienie wspólnych ćwiczeń wojskowych na Półwyspie doprowadzi ponownie do zwiększenia napięć. Komunistyczna Północ zgodziła się na udział w zimowych igrzyskach w Pjongczangu, podczas których emisariusze Kim Jong-una zaprosili w jego imieniu prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina do złożenia wizyty na północy. Południowo-koreański prezydent opowiada się za organizacją szczytu koreańskiego z udziałem przywódców obu Korei, o ile sprzyjać będzie temu sytuacja na Półwyspie. Tymczasem Korea Północna wszelkie manewry u swoich granic uznaje za przygotowania do wojny. Niejednokrotnie w ich trakcie dochodziło też do prowokacji militarnych ze strony północy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Z Korei wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na Suwalszczyźnie, opady śniegu, tam też mgły marznące i ograniczające widzialność do 100 metrów. Synoptycy ostrzegają mieszkańców południowej Małopolski i Podkarpacia przed silnymi mrozami. Temperatura spadnie nawet do minus 18 stopni. Poza tym na termometrach na wschodzie minus 9, na przeważającym obszarze od minus 6 do minus 3. Najcieplej na zachodnim wybrzeżu minus 1. Wiatr słaby. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po drugiej na naszej antenie wracamy do rozmowy Adriana Klarenbacha i jego gości. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Wszystkim Państwa i mój gość Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna. Dzień dobry Pani Przewodniczącej. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Muszę powiedzieć, że oglądałam ten ostatni skok, właśnie Stocha, Kamila Stocha. Rzeczywiście wszyscy patrzyliśmy i tak czekaliśmy, że jeszcze jakby te dwa metry były więcej, to byłoby srebro. Natomiast to by zresztą, z tego co zrozumiałam, był trochę spóźniony ten skok. W związku z tym rzeczywiście prawdopodobnie gdyby się dobrze wybił, to mielibyśmy srebro, ale cieszymy się i brązem, szczególnie, że to jest nasz pierwszy medal, jeśli chodzi o olimpiadę w skokach drużynowych. Nigdy nie mieliśmy, mimo tego, że te skoki już od dawna są, kiedyś nie mieliśmy drużyny, potem zaczęliśmy mieć drużynę, ale medal pierwszy. I drugi, jeśli chodzi to o te zimowe igrzyska. No tak, złoto Stocha jeszcze indywidualne na dużej skoczni. Żałujemy trochę, że na tej mniejszej nie wyszło, ale tam zdaje się bardziej wiatr decydował niż umiejętności skoczków. Liczyliśmy na przynajmniej 5 krążków. Koniec końców obejdziemy się smakiem tymi dwoma? Czy coś tam jeszcze przybędzie? No, wygląda na to, że szanse mamy mizerne, żeby cokolwiek przybyło. W tym roku niestety Justyna Kowalczyk w nie najlepszej kondycji. Natomiast dla nas, no my nigdy nie byliśmy mistrzami, że tak powiem, w tych zimowych olimpijskich dyscyplinach. Zawsze tutaj tych medali nie było specjalnie dużo. Mogły być według mnie więcej w skokach, gdyby się zdecydowano po pierwsze, te pierwsze zawody na tej małej skoczni, gdyby zrezygnowano po pierwszej turze, gdzie rzeczywiście mieliśmy w drugiej bardzo wietrzne warunki. Mielibyśmy wtedy dwa złote i srebrne, jeszcze przypominam, dlatego że wtedy na dwóch pierwszych miejscach byli Polacy. No ale szkoda, stało się jak się stało. A sporty zimowe to Pani ulubione sporty, czy nie? Akurat skoki. Zawsze mnie skoki interesowały. Pamiętam, od dziecka patrzyłam, imponowało mi, jak można zdecydować się, żeby stanąć
tam gdzieś na górze i zeskoczyć. Wydawało mi się to całkowicie abstrakcyjne. Nie wiem, co musieliby mi dać, żebym to zrobiła. No ale żałuję, że tak późno się spotykamy, bo śmiało mogłaby pani te skoki komentować. Rzeczywiście, jakbym miała cokolwiek komentować, to najlepiej skoki. A jeżeli chodzi o komentarz polityczny do tego, co się dzieje, chociażby, rozumiem, że jest ta polityka wielka, taka i polityka nieco mniejsza, ale ważna i dla pani, i dla Nowoczesnej, chociażby deklaracja prezydenta Adamowicza, prezydenta Gdańska. No, Grzegorz Schetyna zdaje sobie sprawę, że dla nas kandydatura pana prezydenta Adamowicza jest nie do zaakceptowania. Uważamy, że to jest jednak polityk, który się skompromitował. Skompromitował się tymi błędami w swoich oświadczeniach majątkowych. Nie podobało nam się też pewien jego udział w kwestii związanej z promocją LX Express, czyli kwestii Amber Gold. W związku z tym tutaj chyba nie ma żadnych niejasności. Ja nie wiem, czy wobec tej sytuacji, czyli wobec takiej trochę samowolki, czyli tego, że bez poparcia swojej partii politycznej pan prezydent Adamowicz zdecydował się na start, czy nie warto postawić w Gdańsku na kandydatkę Nowoczesnej. My tam chcemy wystawić Ewę Lider, naszą posłankę. Ona już startowała w wyborach na prezydenta miasta, miała wtedy trzeci wynik w mieście. Była wtedy mało znaną osobą, ponieważ startowała w ramach ruchów miejskich. Natomiast teraz jest dużo bardziej rozpoznawalna. Jest od 2,5 roku posła. Myślę, że jej szanse byłyby zdecydowanie większe. Natomiast... Paweł Adamowicz nie negocjuje. Mówi wprost, że albo dostanie poparcie Platformy Obywatelskiej, albo je nie dostanie. No to tak czy owak startuje najwyżej jak niezależny. Nie pierwszy raz chyba dyktat w wykonaniu pana posła, przepraszam, pana prezydenta. Myślę, że w tej chwili okoliczności są szczególne, dlatego że rzeczywiście powinniśmy walczyć. To też będzie... kwestia tego, żeby walczyć we wszystkich miastach, w których to jest możliwe, o to, żeby kandydowali politycy po pierwsze nieskompromitowani, po drugie, że politycy, którzy są w stanie często dać jakiś nowy pomysł na miasto. Bo są tacy politycy, którzy rządzą od wielu, wielu lat, ale w dalszym ciągu można powiedzieć, że mają mieszkańcy do nich zaufanie i rzeczywiście ja ostatnio byłam w Rzeszowie, byłam w Przemyśle i w Rzeszowie. Nie, prezydent Ferenc jest nie do pomysłu. No właśnie, więc jak obserwowałam różnicę między Przemyślem i Rzeszowem, no to widziałam, ile zrobił dla swojego miasta prezydent Ferenc. Zadbane ulice, kwestie nowe osiedla, gdzie ponieważ przybywa mieszkańców, w związku z tym mieszkania sprzedawane są na pniu, piękna szkoła. Trudno przejdzie mi to przez usta. Antagonizmy przemysłu rzeszowskie są znane od lat, ale mówię to z życzliwością. Rzeszów jest metropolią. Tak. Jeszcze w dodatku taką przyjazną mieszkańcom, gdzie na przykład są miejsca w żłobkach, gdzie jest piękne przedszkole, żłobek oglądałam razem z panem prezydentem Ferencem, specjalnie mnie zabrał. Prezydent Ferenc wsiada w samochód już po godzinach pracy, jeździ po ulicach, widzi dziurę i ściąga dokładnie. Od razu ekipę. Tak to się odbywa w Rzeszowie. Tak, między innymi, ponieważ zabrał mnie, że musimy obejrzeć szkołę, ale w drodze powrotnej okazało się, że musi na chwilę wpaść dosłownie do MPK, żeby zwrócić, jak powiem to delikatnie, zwrócić uwagę kierowcom, żeby wszystko działało. Rzeczywiście to imponujący. Mogę pani zagwarantować, że nie była to pokazówka. Taki Ferenc jest. Tak. On nawet nie, powiedziałem wręcz, że to była nie pokazówka, bo nie pozwolił mi uczestniczyć w tym, tylko zaprosił mnie w tym czasie, żebym oglądała nowoczesne, interaktywne tablice, które pozwalają na śledzenie, gdzie jeżdżą wszystkie autobusy, czy nie mają minuty, czy dwóch minut spóźnienia, albo czy nie jadą gdzieś za szybko. Jeżeli miał jeden autobus, tam się zrobiło ponad 10 minut spóźnienia, to natychmiast dzwonią do niego, co się stało, czy to jakaś awaria, czy wypadek, czy coś się dzieje. Więc rzeczywiście MPK też imponuje, już nie mówię o właśnie pięknej szkole, która no rzeczywiście daje niesamowite warunki dzieciom. Tylko tyle, że prezydent Ferenc utożsamiany jest zwykłyście z lewicą. I teraz będzie kandydatem czyim? Prezydent Ferenc podejrzewam, że będzie miał bardzo szerokie poparcie. My już dawno deklarowaliśmy, że jeżeli się zdecyduje na kandydowanie, to będzie miał poparcie Nowoczesnej. Z tego co wiem, ma również. On jest w tej chwili już niezależny, ma swoje środowisko samorządowe. Będzie prawdopodobnie popierany również przez Platformę. Ma tam duże poparcie u siebie w mieście i można zrozumieć, dlaczego, jak się patrzy, jak się rozwija Rzeszów. Ale to jest takie podpinanie się pod kogoś, a właściwie pod czyjś sukces. Od dawna już współpracujemy z panem prezydentem Ferencem. Tam między innymi nasza przedstawicielka przewodnicząca regionu Ania Skiba założyła Radę Kobiet przy prezydencie Ferencu i tutaj ta współpraca układa się od dawna, więc nie mam takiego poczucia, no raczej byłoby zaskakujące, gdybyśmy w tym momencie nie poparli jego kandydatury. Dla mnie to jest zrozumiałe, wy jako Nowoczesna, natomiast co ma do tego Platforma Obywatelska? No trudno mi powiedzieć, mam poczucie jedno, że w tej chwili jest taki moment, w którym powinniśmy w wyborach samorządowych zawalczyć o to, żeby takich miast jak na przykład Rzeszów nie przejęło PiS, dlatego że z jednej strony mamy fachowca, który w tej chwili już można powiedzieć, że jest fachowcem takim niezależnym samorządowcem, a z drugiej strony często mamy kandydatów, którzy nie mają ani jakieś tam doświadczenia, ale nie mają również, nic za nimi nie świadczy poza legitymacją partyjną.
Także no, mnie to jeszcze bardzo niepokoi jedna rzecz. Nie wiem, czy pan widział kandydatów na, do Krajowego Biura Wyborczego, gdzie na komisarzy mają być trzech kandydatów, trzech reprezentujących PiS. No więc nad uczciwością wyborów, nad tym, żeby one były sprawiedliwe dla wszystkich ugrupowań, mają za to odpowiadać ludzie PiS-u. Jak to dziś mówiły ugrupowania opozycyjne podczas konferencji w Sejmie, albo nie są to osoby stricte powiązane z PiS-em, pośrednio, ale bezpośrednio, także tych określeń pana udzić naprawdę bardzo sekretarz wiele. Sztabu w jednych z wyborów, no to można uznać, że osoba bardzo silnie związana z partią rządzącą. Mam na myśli oczywiście w wyborach jako reprezentujący PiS, jak to było ładnie, jest takie grafika, gdzie było, bez jego udziału nie byłoby sukcesu PiS. No więc w tym momencie powiem szczerze, że tak jak Krajowa Rada Sądownictwa będzie wypełniona ludźmi pana prokuratora generalnego Ziobry, będziemy mieli po dwóch stronach na sali sejmowej, stało jedno, niekonstytucyjność tej ustawy o KRS-ie. Przypomnę, że na 10 tysięcy sędziów... z polską konstytucją o konstytucyjności bądź też niekonstytucyjności decyduje Trybunał Konstytucyjny. Który rzeczywiście już wcześniej przejął opis i w tej chwili już wyroki drukuje tam pani Przyłębska, która ostatnio odbierała człowieka wolności w towarzystwie całej śmietanki PiS-u. Jak widać, jakby w takiej roli pojawił się wśród tylu przedstawicieli Platformy Obywatelskiej w swoim czasie, nie w sprawach urzędowych, pan przewodniczący Rzepliński, to prawdopodobnie PiS cały by krzyczał, że co to ma wspólnego z niezależnością Trybunału Konstytucyjnego. No nie tylko zadawał sobie pytania, co ma niezależność sędziowska, kiedy to wychodzi się z czytelnika, więc miejsce, w którym Platforma Obywatelska ma swoje biuro. A wie pan, dlaczego oni byli wtedy w czytelniku? Dlaczego, czysty przypadek. Przechodzili i weszli na herbatę. Nie wpuścił nikt do Sejmu, ponieważ miało być wysłuchanie publiczne, na które byli zaproszeni na terenie Sejmu i nie zostali wpuszczeni do tego Sejmu. Było negocjowane z panem marszałkiem, że można było prowadzić. Spotkanie przed. Nie, to było spotkanie zamiast, ponieważ czekano, żeby móc ich wprowadzić do Sejmu, ponieważ marszałek Kuchciński nie chciał wpuścić sędziów na wysłuchanie publiczne na teren Sejmu. To jest mniej więcej tak jak z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, panią profesor Gersdorf, która mówi o tym, że ona żadnej świeczki nie trzymała, a właściwie akurat to ona tutaj nigdzie uważam, nie szła. Uważam, że te jej słowa były i bardzo niezgrabne. Rzeczywiście nie kłamała, bo ona nie natomiast... szła, tylko stała. A świeczki nie trzymała, tylko ją podtrzymywała, bo ktoś tę świeczkę dał do podtrzymywania. Mniejsza o to. Ja widzę, jak się zachowuje pani Przyłębska i widzę, że jest człowiekiem PiS-u. W związku z tym rzeczywiście, jeżeli mamy Trybunał Konstytucyjny, który drukuje to, co sobie zażyczył PiS, to zwracanie się do niego o sprawdzenie czegoś konstytucyjności nie ma sensu. A sędziów dzielimy już na sędziów, którzy są sędziami Ziobry i sędziów, którzy nie są sędziami Ziobry. Są no wszyscy, sędziowie którzy... polityczni, sędziowie niepolityczni. Ja przypomnę, że na... I szkoda tylko, że ci sędziowie, którzy już są sędziami powiedzmy od 5 lat, od 10 lat i wtedy nikomu nie przeszkadzało, że są sędziami. Natomiast... A dziś z tych sędziów robimy nagle ni stąd ni zowąd sędziów politycznych. Natomiast jak to szkoda, możliwe? No, jeżeli część z nich zdecydowała się albo ich współmałżonkowie, albo oni sami na to, żeby być prezesami, wiceprezesami zdominowania Zbigniewa Ziobry. A kiedy za Platformę się na to decydowali? No, ale wtedy nie była, nie wiem, czy pan pamiętał, że mianowanie polegało na tym, że między innymi była opinia Krajowej Rady Sądownictwa, a w tej chwili nie potrzebna jest opinia nikogo, jest potrzebna tylko decyzja pana Zbigniewa Ziobry, żeby wymieniać sędziów. Pani dokładnie tam było walnego, walnych rozmowa z o wymiarze sprawiedliwości, a właściwie o meandrach praworządności w Polsce jest naprawdę tak rozległym natomiast tematem. Ja przypomnę jeszcze jedno, żeby oni chociaż mieli dobrą jakość. Żeby chociaż oni mieli dobrą jakość, a oni większość mają tak, że jak się patrzy, to albo mają dyscyplinarki, albo mają małą ilość wyroków, które jest utrzymywane przez operację. O dobrej jakości między innymi świadczy wypowiedź profesora Rzeplińskiego, którego pani przywołała, bodajże z 2003 roku, kiedy jeszcze był w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i zatytułował artykuł nomen omen, zamieszczony na łamach Gazety Wyborczej, wywiad sam ze sobą i właśnie opisywał polski wymiar sprawiedliwości, a artykuł był zatytułowany, żeby się sędzią chciało chcieć. Polecam, lektura jest naprawdę imponująca. Ale ja też czytałam bardzo ciekawe wywiady pani cztery minuty nam pani zostały. Sędzi chciałbym jeszcze poruszyć temat i też bardzo krytykowała środowisko sędziowskie. Ja się zgadzam, że w systemowi sądownictwa potrzebna jest reforma, ale reforma nie powinna polegać na tym, żeby go upartyjnić i przejąć przez Prawo i Sprawiedliwość, tylko powinna polegać na tym, żeby był sprawniejszy, żeby były szybsze procedury, żeby były niższe opłaty sądowe, czyli to, co pomaga mieszkańcom, co pomaga Polakom. Natomiast to, co zrobiono, to po prostu upartyjniono nasze sądy. Dziś porównuje Mateusza Morawieckiego i jego rząd, a właściwie ocenia to z perspektywy Unii Europejskiej, gdzie jest komisarzem, notabene reprezentującym Polskę, bo jest Polką. Jest komisarzem również zadania Polski. I mówi, że polski rząd ma takie mniej więcej notowania, jak silnik diesla w całej Unii Europejskiej.
Ja wiem jedno, że wiele osób uważa, że prezes Jarosław Kaczyński się zasadniczo nigdy nie myli, że nie popełnia żadnych błędów. Natomiast ja mam wrażenie, że Mateusz Morawiecki okazał się jego wielką popyłką. Kiedy on zmieniał panią premier Beatę Szydło na Morawieckiego, między innymi jednym z argumentem miała być jego znajomość języka angielskiego. Ja mam teraz wrażenie, że przewagą pani premier Beaty Szydło było brak znajomości języka angielskiego, bo przynajmniej korzystając z tłumacza mogła użyć słów, które na pewno miała na myśli, a nie te, które jej się wydawało, tak jak ostatnio pan Mateusz Morawiecki, który... Na wybór pani Mateusz Morawiecki, premier rządu RP, przesadził? Według mnie przesadził, zdecydowanie. Pani ponosi złość. Trudna sytuacja. Pani zna historię. No, Łodzi zdecydowanie, getta łódzkiego i również... Kto zakładał getto łódzkie? Polacy? Pamiętajmy o jednym. Nie można uznać za sprawców, a on użył słowa sprawcę, nikogo, ani Polaków, ani Żydów, którzy w czasie II wojny światowej byli często zmuszani okolicznościami. A szmalcownicy? Szmalcownicy to też nie można nazwać ich sprawcami Holokaustu. Nie byli sprawcami zagłady istnień ludzkich. Nie, oni można ich uznać za kolaborantów. I rzeczywiście szmalcownicy niewątpliwie byli kolaborantami, którzy współpracowali z władzą, która była winna Holokaustowi, czyli Niemcami. Pani przewodnicząca, byli natomiast Żydzi, którzy również współpracowali z Niemcami? W latach były tam, gdzie mieliśmy do czynienia z policją żydowską, to możemy powiedzieć o tym, że byli ludzie, którzy w tym znaczeniu, że pilnując porządku jednocześnie no, działali nie zawsze na korzyść swojej wspólnoty. A Mordechaj Rumkowski to postać pozytywna czy negatywna? Nie znam akurat szczegółów tej osoby, nie będę komentować. No tak, ale nie znam wszystkich postaci getta ludzkiego. To była najważniejsza postać. Natomiast pamiętam szpary i pamiętam to, co się działo i staram się co roku, jeżeli to jest możliwe, tylko być na rocznicy likwidacji. Ale nie o tym chciałam mówić. Chciałam powiedzieć jedno. Mamy w tej chwili sytuację, w której te nasze stosunki polsko-izraelskie są bardzo napięte. I każde słowo trzeba mówić bardzo uważnie. Natomiast premier zachował się jak słoń w składzie porcelany. Zachował się jak człowiek, który... Miał teoretycznie naprawiać nasze stosunki. Powiedział prawdę, czy nie powiedział prawdy? Nie, według mnie nie powiedział prawdy. Nie można użyć słowa sprawcy ani o Polakach, ani o Żydach, jeśli chodzi o II wojnę światową. Ale skoro można ktoś używa określenia, w tym wypadku jest takie powiedzenie, żydowski polityk, który niewykluczony, zastąpi Benjamina Netanyahu w fotelu premiera Izraela. Mówi o tym, że były polskie obozy zagłady i nic go nie przekona, że jednak było inaczej. To, o czym my mówimy. No to chcemy, wszystko robimy, przynajmniej mieliśmy robić wszystko, żeby takie słowa się nie zdarzały i w stosunku do takiego człowieka ja bym nawet wystąpiła na drogę sądową w pozwie cywilnym ze strony Polski. Natomiast czym innym jest to, a czym innym jest mimo wszystko, po pierwsze posługiwanie się nieprawdą, bo uważam, że to co sformułowanie, które użył pan premier Mateusz Morawiecki jest nieprawdą, a po drugie... Zrobiliśmy wszystko, żeby sobie zaszkodzić wizerunkowo w ogóle w całej tej sprawie związanej z IPN-em. Ten rząd od dawna przedkłada politykę historyczną nad politykę dyplomatyczną i z tym się już pogodziliśmy. Natomiast w tym momencie to mamy masakrę zarówno jeśli chodzi o stronę dyplomatyczną, jak i historyczną. Mamy sytuację, w której to, co chcieliśmy wyciągnąć na światło dzienne, czyli kwestie sprawiedliwej wśród narodu świata i to, co chcieliśmy jakby ukryć przed światem, czyli kwestie, nie wiem, jedwabnego, szmalcowników, wychodzi w tej chwili, praktycznie wszyscy szukają tych informacji. Dlatego, że a informacji jak na złość jest niewiele. A bo w pewnym momencie jakby stanęło pytanie, czy więcej Polaków pomagało Żydom, czy więcej na nich donosiło i czy dokonywało takich zbrodni jak jedwabne. I to niestety na pewno Polsce nie służy. W związku z tym to, co zrobiła ta ekipa, to jest wizerunkowa masakra. Pani poseł, musimy kończyć. Pani przewodnicząca, ważne pytanie na koniec. Czy obiecuje pani dziś, że utrzyma pani Nowoczesną w ryzach? Oczywiście, nie mam żadnych problemów. W tym tygodniu 10 naszych posłów było w, nie wiem, chyba też 10 miejscowościach na spotkaniach otwartych z wyborcami. To skąd wypowiedź Ryszarda Petru w tak zwanym międzyczasie mówi o tym, że w żaden sposób z Platformą do eurowyborów nie idziecie. Koniec, kropka. On swojego słowa dotrzymuje i on uważa, że tak nie będzie. Skąd takie deklaracje? Cieszę się, że Ryszard Petru zgadza się ze mną, tak jak jest pełna jedność, jeśli chodzi o całą partię, dotyczącą tego, że na pewno nie łączymy się z Platformą Obywatelską, jesteśmy odrębnymi bytami, z odrębnym programem. Ja też nie planuję w najbliższym czasie startu do eurowyborów razem z Platformą Obywatelską, ani z żadnym innym ugrupowaniem. Uważam, że Nowoczesna ma bardzo wiele, jeśli chodzi o do powiedzenia, jeśli chodzi o Unię Europejską. Jesteśmy jedyną partią na scenie politycznej, która na przykład jest za przyjęciem euro. Zdecydowanie jesteśmy chyba jedną z najbardziej euroentuzjastycznych. Bardzo dziękuję pani przewodniczący, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Powtórka programu. Debata dnia. Piotr Wąż, witam w debacie.
debacie Dnia Polskiego Radia 24. Witam także naszych gości w studiu. Rafał Woś, Tygodnik Polityka. Dzień dobry. Karol Gac, portal do rzeczy.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, tak mi się wydaje, że gdyby nie polityka i dyplomacja, to byłby bardzo radosny dzień. Polacy na podium, co prawda nie złoto, jak oczekiwali kibice i wręcz cała Polska, ale mamy brąz dla polskich skoczków narciarskich. Trzecie miejsce. No i sukces. Czegoś takiego w historii polskiego sportu jeszcze nie było, przynajmniej w tej kategorii. No tak, tylko chyba wszyscy liczyli na więcej jednak mimo wszystko. No zawsze liczymy na najwięcej. To no tak, ale w tym roku to miało być jeszcze lepiej ze skokami, a wyszło tak, no powiedzmy 40% sukcesu zostało osiągnięte. No co i tak jest tam sukcesem sporym w porównaniu z, znaczy patrząc na historię, no ale myślę, że apetyty były wyższe. Do srebra rzeczywiście było bardzo blisko, ale myślę, że Norwedzy byli w ogóle poza zasięgiem, biorąc pod uwagę odległości dzisiejsze. Należy się cieszyć z tego brązu po raz pierwszy w historii, chociaż widać było po konkursie indywidualnym, kiedy Kamil Stoch wywalczył mistrza olimpijskiego, że polska drużyna ma szanse spore na medal, bo to widać było po klasyfikacji indywidualnej. Polacy to potwierdzili, szkoda, że nie srebro, ale i tak z brązu należy się cieszyć. Było też bardzo wiele oczekiwań i wiele nadziei na zakończenie kryzysu i konfliktu pomiędzy Polską a Izraelem. Na razie stało się trochę inaczej. Mamy konflikt, który odszedł na nowo ze sprawą wypowiedzi właściwie jednego pytania na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Reakcja Izraela jest na słowa premiera Mateusza Morawieckiego jest stanowcza. Zacznę od ogólnego pytania w takim razie. Skoro strona rządowa mówi, że dialog trwa, premierzy obu krajów rozmawiają ze sobą, polski zespół do spraw dialogu prawno-historycznego jest gotowy do działania, czekamy tylko na gesty strony izraelskiej. Czym ten dialog się skończy, biorąc pod uwagę, że ma bardzo burzliwe epizody? Panowie, Karol Gac? Czy rzeczywiście to, że dialog trwa, to jest pewien fakt, tylko zastanawiam się, na ile on trwa, ponieważ oczywiście powołano zespoły, ale zespół się powołuje zawsze wtedy, kiedy nie wiadomo do końca, co należy zrobić. Z drugiej jednak strony no, była telefoniczna rozmowa premiera Morawieckiego z premierem Netanyahu. Z trzeciej jednak strony nie jestem przekonany, czy postawa strony izraelskiej nastawiona jest akurat na koncyliację, na dialog, więc tutaj można się zastanawiać. Z czwartej strony rzeczywiście wszyscy myśleliśmy, że ta sprawa już przycichła, czy ucichnie i to jest kwestia dnia, to nagle się okazało, że po odpowiedzi premiera Morawieckiego na pytanie dziennikarza to wszystko wróciło z powrotem. To pokazuje tak naprawdę, że ta sprawa jest niezałatwiona i myślę, że jeszcze długo się będzie za nami ciągnąć. Do tego podgrzewają emocje kontrowersyjne, często mocne wypowiedzi różnych polityków ze strony Izraela, bo jednak po stronie polskiej moim zdaniem dość umiarkowane wypowiedzi. Oczywiście są słowa o prawdzie historycznej i tak dalej, ale jednak biorąc pod uwagę temperaturę sporu, to mam wrażenie, że dość ostrożne i spokojne są te wypowiedzi, nawet na tle poprzednich kryzysów różnego rodzaju. Także myślę, wszyscy obserwujemy to z zainteresowaniem pewnym, z pewnym oczekiwaniem, ale myślę, że jeszcze długa droga przed nami. Rafał Woś. No moja wyjściowa teza jest taka, że to jest, nie wiem co panowie o tym sądzą, największy kryzys dyplomatyczny od 2015 roku. To znaczy ten rząd nie miał do tej pory tak, nie był w tak trudnej sytuacji, nie był tak mocno w narożniku, jak się mówi, tak używając terminologii bokserskiej, jak teraz. Bo nawet te spory z Unią Europejską, tam było widać, że jest tam spór, jest tam konflikt, jest tam walka, ale że w tamtych sytuacjach obóz władzy PiS ma ten temat jakby w pewnym sensie jest przygotowany na tę sytuację. Jest tam cały zestaw argumentów, które obóz władzy, różne osoby z tego obozu władzy tam się tym rodzajem argumentacji posługiwały. I nigdy nie miałem takiego wrażenia, tak jak teraz, że również olbrzymi chaos panuje wewnątrz PiS-u i wewnątrz polskiego rządu i na linii PiS-rząd i w ogóle na linii rząd PiS popierająca czy tam sympatyzująca z PiS-em część opinii publicznej. Tutaj jest jednak dużo wzajemnych pretensji. Już w zasadzie nikt nie ukrywa, nawet zwolennicy PiS-u nie ukrywają faktu, że po co nam to było, że nie przygotowaliśmy tej, znaczy, że oni nie przygotowali tej ustawy dobrze, że jakby sami ułatwili, czy tam rozpoczęli ten konflikt, którego teraz nie potrafią zakończyć. I to jest coś, co działa na niekorzyść rządu PiS, bez wątpienia, i daje wiele argumentów jego krytykom, bardzo często słusznych, więc to jest moim zdaniem największy tego typu kryzys i najbardziej dotkliwie uderzający w ugrupowanie rządzące, tak mi się wydaje. I dodam, że o tym zaskoczeniu mówią także na
najważniejsi politycy partii rządzącej. W zeszłym tygodniu przyznał to w rozmowie z Radiową Trójką Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego, mówiąc, że tak naprawdę w tej sprawie bardzo dużą pracę wykonali internauci, broniąc wizerunku Polski za granicą. No, dzisiaj w rozmowie z tygodnikiem Sieci mówi o tym przewodniczący klubu PiS w Sejmie i wicemarszałek Ryszard Terlecki. Mówi tak, na pewno wiemy, że nie byliśmy przygotowani. Zawiódł nas instynkt, który powinien nas ostrzec, że coś takiego może wybuchnąć. Tymczasem ustawa leżała na półce przez cały rok z powodu wątku ukraińskiego, a nie żydowskiego, do tego wątku, który nas wpędził, ruch Kukiz 15. Z tego wywiadu wynika, że był to wywiad udzielony jeszcze przed sobotą, przed wypowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego. No i teraz mamy kolejną rzecz, która, no właśnie, jestem ciekaw, czy zaskoczyła nas ponownie, czy też nie. Czy to już jest taki moment, w którym niezależnie od tego, co powie polski rząd, szef tego rządu, to i tak nie będzie to przyjęte ze zrozumieniem po stronie Izraela. Tylko dokończę tę moją myśl, to będzie druga moja teza. Rafowość. Jakiś czas temu napisałem taki tekst o tym, że PiS rozwiercił sobie mózg, to znaczy... Tak jak wygląda praktyka sprawowania władzy przez to ugrupowanie od 2 lat, to niestety poszło w tym kierunku, żeby wymontować takie mechanizmy bezpieczeństwa w obrębie własnego obozu. To znaczy, żeby po pierwsze wypychać na zewnątrz wszystkich tych krytyków, którzy jakoś próbowali z wewnątrz obozu władzy tam mówić, nie, nie, to źle robicie, w tamtym kierunku źle idziecie. No to by było kilka takich wystąpień, wypchnięć również polityków, prawda? Kazimierz Michał Ujazdowski, na przykład ci wszyscy, którzy nie zgadzali się z linią partii na pewnym etapie. Ta linia się przesuwała, to znaczy na początku ona była bardzo mocno postawiona, potem cofała. Dopiero teraz jakieś takie zaczynają być widoczne właśnie na przykładzie tego kryzysu. Ta krytyka już wewnątrz obozu władzy też jest, sprzyjające władzy media też je formułują, ale to jest trochę za późno. I problem polega na tym, że PiS popadł tam obóz władzy popadł właśnie w taką pułapkę tego pychy, takiego przekonania, że ponieważ wygraliśmy, ponieważ mamy świetne sondaże, ponieważ zdołaliśmy zbudować sposób, język mówienia, delegitymizowania totalnego krytyków, mówienia, że oni nie krytykują dlatego, nie krytykują merytorycznie, tylko krytykują dlatego, że utracili wpływy, to były słynne frazy o odrywaniu od koryta i tak dalej. To budowało poczucie takiej słuszności, takiego przekonania o tym, że my się na pewno nie pomylimy. No i taka sytuacja jak teraz jest tego moim zdaniem bezpośrednią konsekwencją. Karol Gac. Znaczy, wracając do w ogóle pierwotnego pytania pana redaktora, myślę, że i tak i nie. Znaczy, prezes Kaczyński również w tygodniku do rzeczy mówił, że reakcja Izraela zaskoczyła obóz rządowy. Oczywiście premier Morawiecki musiał się spodziewać pytania na ten temat na konferencji w Menachium. Wybrnął z tego, jak wybrnął. Znaczy, z jednej strony mógł po prostu powiedzieć krótko, że to sformułowanie, ta cała teza redaktora Brygmana nie podpada pod nową ustawę, więc nie będzie ścigana. Mógł też powiedzieć, że to jest pytanie nie na temat i po prostu nie odpowiedzieć. No, powiedział trochę z zacięciem publicystycznym. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, można mówić o pewnej wpadce językowej. Być może gdyby użyto innych słów, byłoby to inaczej, ale ja też nie mam zbyt dużych nadziei. Znaczy, to, co powiedział premier Morawiecki, no, jest pewnym faktem, tak. Oczywiście możemy to różnie oceniać i potem możemy przyjąć wobec tego inną postawę, ale od razu takie stanowcze słowa ze strony Izraela, dość mocne, no, moim zdaniem są trochę wyjściem przed szereg. Wracając do tezy pana redaktora, ja z pierwszą na pewno się zgodzę. Znaczy, to jest najpoważniejszy kryzys dyplomatyczny, bo pierwsze sprawiało wrażenie, znaczy, czy to pierwsze kryzysy związane z Unią Europejską, z reformą sądownictwa, czy w innych przypadkach sprawiały wrażenie nieco kontrolowanego. W dodatku mieliśmy sojuszników w postaci krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bo też dotyczyło czego innego. Tutaj jednak mamy do czynienia z dość delikatną materią. W dodatku za Izraelem stoją Stany Zjednoczone, które są naturalnym sojusznikiem Izraela, więc Polska w tym sporze postawiła się przeciwko dość wpływowym graczom, no, mocarstwu globalnemu i w dodatku silnemu, o silnych wpływach państwu, jakim jest Izrael. Więc rzeczywiście rząd ma trudny orzech do zgryzienia. Co do drugiej tezy, no nie wiem, nie jestem przekonany, czy rzeczywiście tak jest. Moim zdaniem tutaj może była jakaś byle jakość, jaka jest typowa dla tworzenia polskiego prawa. Znaczy, patrząc po tych wypowiedziach i po reakcjach, znaczy, obóz rządowy w ogóle był zaskoczony reakcjami, co moim zdaniem świadczy o tym, że w ogóle to nie było kalkulowane i przygotowane. Teraz Ryszard Terlecki przyznał, że w ogóle nikt nie pomyślał o tym, że ustawa głosowana w Sejmie jest w przededniu tak ważnego dnia, więc mam wrażenie, że zawiodły pewne mechanizmy. Potem już oczywiście rząd poszedł w taką retorykę, że tego nie można zmienić. Moim zdaniem
pewnym sensie, bo to by była oznaka słabości i pokazywałaby, że rzeczywiście pójdziemy na duże ustępstwa przy każdym kryzysie. No więc trochę mamy sytuację taką zero-jedynkową i zapędzenie się w ślepą uliczkę. Ja szczerze mówiąc nie zazdroszczę teraz politykom rządzącym, ponieważ wydaje się, że nie ma aż tak dobrego rozwiązania w tej chwili. Oczywiście nowelizacja załatwi pewną sprawę, bo ta ustawa, o czym mówią też osoby przychylne władzy, jak na przykład profesor Cęckiewicz czy premier Olszewski, no jest dość nieprecyzyjna. Tylko z drugiej strony ja mam wrażenie, że to jest echo, a nie główna przyczyna sporu, ponieważ w tle gdzieś tam jednak musimy pamiętać o ustawie reprywatyzacyjnej, którą dziwnym zbiegiem okoliczności teraz schowano na dalsze prace. O tym też mówiła premier i, przepraszam bardzo, ambasador Izraela, więc wydaje mi się, że oczywiście można było po części uniknąć tego problemu, a nawet jeżeli nie, to można było pewne rzeczy zrobić zręczniej, chociażby przedstawiając daty głosowania, aczkolwiek teraz mleko się już rozlało i no i polscy dyplomaci muszą pokazać swoją sztukę. Jeżeli to jest tak, że z tego kryzysu wyniknie to, co wygląda, że wyniknie, czyli właśnie odesłanie do szuflady kwestii reprywatyzacji, to dopiero będzie wielka porażka PiSu. Nie tylko Patryka Jakiego, który na tym temacie wydawało się, że wjedzie do warszawskiego ratusza, ale ten temat reprywatyzacji i to, że PiS się za niego zabrał, był dla wielu krytyków Platformy Obywatelskiej, III RP szerzej, był bardzo ważnym tematem. I nawet ci, którzy tego PiSu nie lubią z różnych powodów albo się go boją, przyznawali, że no, są jacy są, ale przynajmniej wzięli się za ten wielki, napęczniały, straszliwy problem, który rażącą niesprawiedliwość rodzi przez wiele lat. Jeżeli z powodu tego, jak to określił pan marszałek Terlecki, umknęło mi to słowo, użył jakiegoś takiego słowa, tej nieumiejętności, nieporozumienia, braku instynktu. Braku instynktu, jeżeli PiS porzuci ten wielki temat, to będzie mu się to odbijało czkawką w przyszłości. W tym wypadku wydaje się jednak, że Prawo i Sprawiedliwość działa właśnie instynktownie, ponieważ wycofuje się z szybkiej ścieżki w ogóle projektowania i procedowania ustawy, którą chce poddać bardzo dobrym, dokładnym konsultacjom, bo temat jest skomplikowany i ostatnio też było słychać nawet antenie Polskiego Radia z ust ważnego ministra, że grozi też stabilności budżetowej Polski, jeśli uruchomi zbyt duże roszczenia. Więc przygotujmy to dobrze, sprawdźmy, zróbmy bardzo dobre wyliczenia i dopiero wtedy zaprojektujmy i przedstawmy ustawę już na poziomie sejmowym, która będzie bardzo dobrze skonsultowana, żeby budziła jak najmniej wątpliwości. Tylko pamiętajmy, że tego typu argumentacja była podnoszona przez cały okres rządów Platformy Obywatelskiej. To znaczy argument nie był taki, my nie chcemy rozwiązać kwestii reprywatyzacji. Argument był taki, kwestia reprywatyzacji jest bardzo, bardzo skomplikowana. Tylko, że tam też były całe ustawy napisane już w 2008 roku, a ostatecznie nie przyjęte. No właśnie. Na zgodę, ktoś miał zgodę, żeby te ustawy jak na razie mamy bardzo podobną sytuację tutaj. To znaczy też mamy napisaną ustawę, wycofaną z przyczyn właśnie tej, znowu tutaj zacytuję marszałka Terleckiego, znowu zapomniałem tego słowa, nie... Instynktu. Braku instynktu. Więc dla tych, którzy podejrzewają, a jest ich bardzo wielu, że PiS nie jest wcale żadną antyplatformą, tylko taką platformą obywatelską do sześcianu, będzie to bardzo dobry argument, proszę bardzo, mieli rozwiązać tę sprawę, nie rozwiązali tej sprawy i to już nikogo nie będzie obchodziło, z jakiego powodu to się stało. Po prostu na własne życzenie ten bardzo ważny problem prawdopodobnie na razie nie zostanie rozwiązany. Obym się mylił, bo uważam, że problem reprywatyzacji należy rozwiązać. Do tego wracam do pana słów jeszcze o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, teraz ja posłużę się pana pamięcią, rozpruło sobie mózg. Rozwierciło sobie mózg. No ale przecież gdyby nie było tego incydentu dyplomatycznego z Izraelem, no to przecież Prawo i Sprawiedliwość naraziło się swoim wyborcom rekonstrukcją rządu i zamianą premiera. I czy pana zdaniem właśnie nie dzieje się zupełnie co się innego, czyli próba skoncentrowania się na polityce międzynarodowej mimo wszystko, a nie na polityce wewnętrznej, bo i zmiana szefa rządu, i zmiana narracji, zapowiedź możliwych ustępstw, jeśli chodzi o politykę europejską, to jest jednak duże narażenie się na swojemu własnemu elektoratowi, ale kosztem przywrócenia do takiej stabilności i dobrych relacji zagranicznych. Nie wiem, no to jest ciekawa interpretacja. Bo zależy, o co pan pyta, prawda? Czy pyta pan o to, czy właśnie nie do końca rozumiem tutaj to pytanie. Mówię też pan o takiej pysze, która dominuje i która
Zrozumiałem to tak, jakby obóz rządzący był zamknięty tylko na siebie. No ale w pewnym momencie doszło do zmiany, i to bardzo jakościowej zmiany, która spowodowała, że bardzo dużo wyborców Prawa i Sprawiedliwości krytykowało swoją partię za takie, a nie inne zmiany, a przecież chodziło o wygaszenie pewnych napięć, co też stoi sprzecznością z elektoratem, tym takim najbardziej twardym Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest też jednak pójście na ustępstwa i wsłuchiwanie się w inne właśnie głosy mówiące, że trzeba się zatrzymać, coś lepiej przedyskutować i ewentualnie pójść na kompromis z tą stroną, z którą się kompromisów do tej pory nie zawierało. O to mi chodzi. O taką autorefleksję, która nastąpiła. No być może ta autorefleksja przyszła niezależnie od wytworzonych praktyk. No, praktyki zbyt często w obozie władzy, mam wrażenie, były takie, że zbijmy wszystkie termometry, wymontujmy wszystkie dzwonki alarmowe, bo nie musimy się liczyć z krytykami, ponieważ krytyków może bardzo łatwo zdelegitymizować jako obrońców ancien reżimu i wszystkich możliwych ciemnych sił wokół. Więc to było, to przeszkadzało. To też odpychało od PiS-u wielu ludzi takich, powiedzmy, nie do końca zachwyconych, czy tam bardzo niezadowolonych z tego, co było wcześniej, i mających duże nadzieje co do tego, jakie będą reformy III RP po przejęciu władzy. Więc oni zostali przez tę taką wsobność PiS-u bardzo mocno odepchnięci. Mówię też o opinii publicznej i tak dalej. To, co pan mówi o rekonstrukcji rządu, prawda, wałkowaliśmy to przez dwa miesiące, prawda, różne interpretacje, co tak naprawdę tutaj zadziałało, jakby co chciał. No to mamy plany podróż zagranicznych szefa rządu, ministra spraw zagranicznych, budowania nowych relacji z Brukselą, z szefostwem Komisji Europejskiej, z Niemcami choćby niedawno. Karol Gac, co pan o tym właśnie sądzi? Czy moim zdaniem bez wątpienia sens czy logika rekonstrukcji była taka, żeby wygasić pewne napięcia, żeby zmienić styl, który tak bardzo wiele osób krytykowało, bo przecież proszę zauważyć, że minister Czaputowicz, chociaż prezes Kaczyński przyznał, że kto inny miał być szefem MSZ-u, ja obstawiam ministra Szczerskiego z Kancelarii Prezydenta, no ale minister Czaputowicz jest, można powiedzieć, nie jest typowym przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, jest to naukowiec, więc się nie jednak spoza obozu. Ten styl, ta zmiana stylu została dostrzeżona w Brukseli, bo od razu mieliśmy do czynienia ze zmianą narracji, również z Brukseli, bo to, że z Warszawy, to jest inna sprawa, ale ta seria spotkań premiera Morawieckiego, te zabiegi ministra Czaputowicza, żeby nawet gdzieś tam na lotnisku spotkać się przez chwilę z Fransem Timmermansem, przyniosły jakiś rezultat, przynajmniej na chwilę, bo jak będzie później, to oczywiście zobaczymy, ale rzeczywiście dużo sympatyków PiS-u bardzo krytykowało, zresztą moim zdaniem słusznie, styl samej rekonstrukcji, jaką ją przeprowadzono, to grillowanie wielotygodniowe czy wręcz miesięczne premier Beaty Szydło, poszczególnych ministrów, wreszcie głosowanie rano za rządem Beaty Szydło, a potem odwołanie gdzieś w siedzibie partii, i to, że rzeczniczka o tym mówi dziennikarzom, no to wszystko nie musiało się podobać sympatykom. Wiele głosów było, widać, niezadowolenia, ale efektem było to bardzo radykalne przyspieszenie, jeśli chodzi o próbę zawrócenia sytuacji międzynarodowej. To prawda, ale właśnie chciałem dokończyć, że ale jednak ci wyborcy PiS-u, czy ci sympatycy zaufali prezesowi, jego tej intuicji czy rozgrywce, i proszę zauważyć, że pierwsze sondaże po zmianie premiera, po rekonstrukcji były bardzo wysokie, wręcz rekordowe dla Prawa i Sprawiedliwości, to było około 49%, a więc to jednak zadziałało. Moim zdaniem to zresztą miało na celu, żeby uspokoić sytuację międzynarodową. No o dziwo, teraz premier Morawiecki musi się mierzyć z takim kryzysem dyplomatycznym, poważnym, bez dwóch zdań. Co zaś do samej ustawy reprywatyzacyjnej, to rzeczywiście zadziałał instynkt. Instynkt taki, który mówił o tym, że wycofujemy ustawę, żeby nie było jeszcze większych tutaj kryzysu dyplomatycznego. Mam na myśli roszczenia żydowskie, ustawy w Kongresie 447 Stanów Zjednoczonych. Tu na stole było bardzo wiele. Czy ona wróci? Mam nadzieję, że tak, bo uważam, że wszyscy widzimy, do czego doprowadziła dzika reprywatyzacja, i to ten problem trzeba rozwiązać, bo tutaj żerowało naprawdę nieciekawe środowiska na tym, i to było efektem tego były naprawdę dotkliwe krzywdy ludzkie, o czym się przekonujemy, więc mam nadzieję, że PiS przeprowadzi w końcu tą ustawę. Ona oczywiście będzie kosztowna, bo to politycy PiS-u musieli wiedzieć.
powiedzieć, ale jednak pewne zobowiązania zaciągnęli. Ja mam nadzieję, że tutaj na szali nie zostanie złożona ta ustawa, że prędzej czy później, czy w tej kadencji, czy ewentualnie w następnej, jeśli wygra ponownie Prawo i Sprawiedliwość, ona zostanie podjęta i przeprowadzona. Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, mówi, że zabiera się za poprawianie tej ustawy, co proponuje mu Komitet Stały Rady Ministrów. Cóż ma powiedzieć? Mówi, że ma powiedzieć, no, jest rozgoryczony tą postawą, bo mówi, że miał zapewnienia wcześniej, ale musi to, życie weryfikuje tak poszczególne plany, a chodzi o to, jak też panowie mówią, żeby nie było tego typu niespodzianych sytuacji, nieprzewidzianych i tego typu reakcji, bo wszystko musi być idealnie przenegocjowane i przemyślane na etapie projektowania ustawy. Redaktor Woś chciał dopowiedzieć coś do tego wątku ustawy, która była obiecana już wcześniej przez Patryka Jakiego, teraz została odesłana do poprawki, ponieważ domyślamy się z tego właśnie powodu, że było bardzo dużo pytań ze strony izraelskiej a propos tej właśnie ustawy. Tak, chciałem powiedzieć, że przez lata głównym problemem polskiej prawicy i potem PiSu było to, że ich przeciwnikom bardzo łatwo było przedstawić to ugrupowanie jako taką grupę polityków nieskutecznych, niekompetentnych, takich nieumiejących przeprowadzić zamierzonych działań od początku do końca i jakby zawsze się wywracających w pewnym momencie i takich, którym pozostawało tylko to poczucie takiego moralnego zwycięstwa. No nie wiem, kwestia upadku rządu Jana Olszewskiego, czy później jednak niedokończenia kadencji 5-7 i konieczności przeprowadzenia wcześniejszych wyborów. Teraz wydawało się przez te pierwsze dwa lata, że PiS odrobił te lekcje, też ma taką świetną konfigurację polityczną, tę samodzielną większość, która sprawiała, że on rozjeżdżał konkurencję właśnie tym, że pokazywał, tym razem jesteśmy skuteczni. Obiecaliśmy 500+, robimy 500+. Mówiliście nam, że nasz program gospodarczy wywróci gospodarkę. Proszę bardzo, gospodarka rośnie w rekordowym tempie. Tu na tym polu opozycja była bezradna. PiS stukroczył od zwycięstwa do zwycięstwa. Ten kryzys i właśnie sposób rozegrania, to co się dzieje teraz z ustawą reprywatyzacyjną, to jest jakby powrót tego tego, że ten stereotyp nieskutecznego PiSu znowu wraca do gry. I słusznie wraca, bo to rzeczywiście jest ten mechanizm. To znaczy, że oto PiS robi coś, co naraża ich na to, że można się spodziewać, że to sprawi, że bardzo ważna inicjatywa zostanie zablokowana, prawda? Oni mimo to robią, mimo to uchwalają ustawę o IPN-ie, która staje się pretekstem do utrącenia dużo ważniejszej ustawy reprywatyzacyjnej. Przecież jak ktoś chce robić reformy czy tam zmiany w prawie, które rzeczywiście naruszają różnego rodzaju interesy związane ze status quo, to oczywiście musi wiedzieć, że to, że nastąpi reakcja wobec tego. Żadna opcja polityczna, bo przyglądałem się tej debacie w Sejmie, wymienię zdanie, głosowanie na temat ustawy o IPN-ie, żaden z polityków, żaden z ministrów, żaden z polityków opozycji, Platformy Nowoczesnej, PSL-u, Kukiz15 nie zgłaszał żadnej uwagi na temat tego przepisu, który zbudził taką reakcję Izraela. Owszem, były słowa, że to jest niepraktyczne, że to jest niewymierne, więc poczekamy, jak to zadziała, jak będzie ścigany na przykład były prezydent USA Barack Obama, ale nikt nie wnioskował, że będzie tak duży problem dyplomatyczny z Izraelem w sprawie ustawy o IPN-ie. No i teraz, skoro jest taki problem, tylko, i są już oficjalne sygnały. Tylko, że kryzys nie działa na niekorzyść opozycji, kryzys działa na niekorzyść PiS-u, więc mówienie, że opozycja mogła to wychwycić, no oczywiście mogłaby wychwycić, ale to jest przede wszystkim porażka PiS-u. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ktokolwiek był w stanie przewidzieć, że ten kryzys wybuchnie, a to z tego względu, że w mojej ocenie zapisy ustawy nie zwiastowały tego. Znaczy główny zapis, ten kontrowersyjny, który mówi, że kto wbrew faktom przypisuje narodowi polskiemu zbrodnie III Rzeszy, no to nie ocena tego nie powinna budzić jakiejś zbyt daleko idących kontrowersji, ba, nie powinna wieszczyć kryzysu dyplomatycznego. Obawiano się raczej reakcji Ukrainy ze względu na UPA, ale to raczej podejrzewam zbagatelizowano i raczej stwierdzono, że no, Ukraińcy to Ukraińcy, którzy mają problem ze swoją przyszłością, więc tutaj jakby nie zwracano na te głosy, ale rzeczywiście zgodzę się, że ten kryzys działa na niekorzyść rządu i w interesie rządu jest to, żeby go rozwiązać. Aczkolwiek co do samej, co do tego rozmawialiśmy trochę wcześniej też o tej na tym obrazie PiS-u, o czym pan redaktor mówił, rzeczywiście tak przedstawiano przez bardzo długi czas Prawo i Sprawiedliwość, tak samo zresztą jak politycznych awanturników itd. No duży wpływ tu miały media, które miały jednolity front raczej, co teraz jest raczej niemożliwe, przynajmniej przy tym układzie rządzącym. Prawo i Sprawiedliwość w końcu to przełamało, ale mam wrażenie, że tu się zbiegło bardzo wiele czynników i
słabość Platformy i te wszystkie afery, które wychodziły, jak również doskonała organizacja Prawa i Sprawiedliwości, ale tutaj musi rząd sobie poradzić z tym kryzysem, nie będzie miał łatwo, ponieważ... Mój argument jest właśnie odwrotny, to znaczy, że wpadliśmy z jednej skrajności w skrajność, to znaczy PiS jakby forsując sobie na przykład to przekonanie, że w mediach publicznych to w zasadzie to one nie muszą być wewnątrz siebie pluralistyczne, ponieważ one jako całość równoważą równie niepluralistyczne media prywatne, no więc dostaliśmy takie dwa getta, prawda, jedno, które tam, gdzie nie ma pluralizmu w jedną stronę, drugie z jego lustrzanym odbiciem. To jest ryzykowne porównanie. No nie ryzykowne, no, sam prezes Kurski mówił, że w jego telewizji pluralizmu nie ma, ale to dlatego, że nie ma go w całym spektrum. Ja tylko mówię o konsekwencjach tego stanu rzeczy. Znaczy konsekwencją tego stanu rzeczy jest właśnie to, że nie było tych mechanizmów wczesnego ostrzegania. To znaczy, krótko mówiąc, PiS i jego sojusznicy medialni kisili się w swoim własnym sosie i po prostu zawiodła, znowu zacytuję marszałka Terleckiego, intuicja. No to jest jakby jedno i to samo nazwanie tego samego wodą. Mam wrażenie, że przy tej ustawie, przy tej nowelizacji, to nawet jeśli pojawiały się głosy krytyki, czy raczej pewnego szyderstwa, to o czym mówił pan redaktor Wąż wcześniej, czyli właśnie na to, że to będzie prawo nieskuteczne, że teraz chcecie karać zagranicznych dziennikarzy i tak dalej, i tak dalej. Raczej to w tą stronę szło, niż ktoś zwracał uwagę na poważne reperkusje międzynarodowe tej nowelizacji. Gdyby posłuchali tej szydery, to nie mieliby teraz tego problemu. O to mi chodzi. Gdyby słuchać krytyków, PiS byłby w dużo lepszej sytuacji obecnie. Z jednej strony tak, jeśli przyjąć tą optykę, z drugiej strony niekoniecznie, jeśli przyjmiemy, że to jest tylko pewna konsekwencja, nie tak naprawdę przyczyna sporu. Znaczy w mojej ocenie to jest tylko pretekst do... Już są różne wątki, dodam. I wątek amerykański tej ustawy, która jest 447 i kwestie tutaj związane z roszczeniami, ustawa reprywatyzacyjna. No i jeszcze ten wątek polityki wewnętrznej Izraela. Dziś nasi korespondenci, specjalni wysłannicy Polskiego Radia do Izraela właśnie mówili, że na początku tym tematem żyły głównie ofiary Holokaustu. Teraz żyją tak naprawdę wszyscy, ale bardzo wielu polityków manipuluje też słowem Holokaust. Na przykład zrobił to szczególnie politycy obecnej opozycji, którzy mają za złe obecnemu premierowi na przykład fakty okazywania sympatii i współpracy z siłami politycznymi, które uważane są przez niektóre kraje i przez niektóre media za na przykład antysemickie, ewentualnie no, faszyzujące wręcz opinię publiczną. Więc nasi na przykład korespondenci zwracają uwagę na bardzo dobrze już w tej chwili opisany wątek polityki wewnętrznej z Izraela. Stąd takie pytanie moje a propos tej debaty, żeby zakończyć ten wątek. Czy Polska nie ponosi też konsekwencji za to, że pomijając już kryzys dotyczący ustawy o IPN-ie, że no, opowiada jakby nie było z pozycji okupowanego kraju w czasie II wojny światowej historię taką, jaka była. Opowiada też no, w obronie faktów. Premier Mateusz Morawiecki mówił w języku angielskim, przez to rzeczywiście być może doszło do niezrozumienia w ogóle pojęć, tak? To są inaczej te definicje są rozumiane w przełożeniu na poszczególne języki, no ale mówił o zdrajcach też i o sprawcach z Polski, mówił o żydowskich sprawcach, o rosyjskich sprawcach czy ukraińskich sprawcach. Czy to nie jest kara za to, że no, czy broni się Polsce mówienia o faktach, o prawdzie historycznej? W ogóle trzeba też pamiętać, że kontrowersje są wokół tej wypowiedzi Renana Bergmana dotyczącej jego całej tej opowieści, bo jak na propos jego mamy. Na propos jego mamy, więc to pokazuje tak samo jak zresztą pan Lapid, który wcześniej również polityk opozycyjnej partii w Izraelu, również dopuścił się pewnej manipulacji czy fałszerstwa, więc to pokazuje, że oczywiście Polska jest w obecnym momencie w pewnym sensie ofiarą polityki wewnętrznej Izraela, ale też warto dostrzec właśnie to, dokładnie to, że partie w Izraelu, czy politycy w Izraelu dostrzegli to, że można zyskać jakiś kapitał polityczny, krytykować Polskę, krytykować na krytyce Polski, zbić ten kapitał, więc to również jest pewne niebezpieczeństwo, oczywiście. Na ten wątek nie mieliśmy wpływu, na inne mieliśmy, ale mam wrażenie, zresztą nie od dziś, bo od bardzo dawna strona izraelska w mojej ocenie próbuje narzucić taką narrację, żeby mówić tylko o winach Polaków podczas II wojny światowej, no i oczywiście ewentualnie Niemców, z wyłączeniem innych narodów, bo mniejszości się zdarzały tu i zresztą nie ma sensu w mojej ocenie przynajmniej taka licytacja, bo to niczemu nie służy. Trzeba też pamiętać, że jeszcze niedawno, bo przecież w 2016 roku rząd
Beaty Szydło i rząd w Izraelu wydało wspólne oświadczenie co do przeszłości historycznej, czy to postrzegania pewnych faktów. No, coś się musiało zmienić i w moim odczuciu coś za tym stoi. Znaczy, to nie jest przypadek, że teraz mamy taki kryzys, a nie inny, skoro do tej pory tak wszystko dobrze szło. Przecież cały czas kanały dyplomatyczne są... To też prowokuje inne pytanie o to, czy Izrael ryzykuje konflikty z Polską i utratę sojusznika w tej części Europy? Ale popatrzcie, panowie, zadajcie sobie takie pytanie. Słucha nas, załóżmy, że słucha nas premier Morawiecki i ma do wyboru jakby dwie opcje. Jedna jest opcja ta, o której ja mówię, żeby uświadomić sobie, że PiS idzie w złym kierunku, właśnie wymontowując, rozwiercając sobie mózg, to znaczy wypychając na zewnątrz tych wszystkich, którzy nie są i nawet mówią, że nie są ich sympatykami, i próbują go jakoś krytykować. Czy tą dobrą drogą jest właśnie delegitymizacja ich i tak dalej? Ja mówię, że nie. Ja mówię, że trzeba również tych krytyków posłuchać i posłuchać, co mają do powiedzenia, a nie od razu mówić, że oni dlatego krytykują, bo tak naprawdę sympatyzują z opozycją. To jest jedna droga. Druga droga jest taka, w którą tutaj widzę, że trochę panowie rysują, że to jest tak w zasadzie, to nie ma żadnego znaczenia, co zrobił Morawiecki, bo i tak ten atak by nastąpił, ponieważ tam chodzi o zablokowanie ustawy reprywatyzacyjnej. No jedna droga to jest taka droga autorefleksji, zrobienia, jak tu uniknąć w przyszłości takiej sytuacji, a drugie to jest właśnie gra w to taką kompetenturę. My, biedni, oblężeni, nie chodzi tylko o ocenę, chodzi tylko o ustawę reprywatyzacyjną, ale też o wybory parlamentarne w Izraelu. To my przyznaliśmy obaj, że tutaj nastąpił pewien punkt, że tutaj